historyczny moment. Dotrzymujemy słowa. Dzisiaj oddajemy w ręce mieszkańców naszej gminy przepiękne boisko. Po tym, jak była tu łąka i ściernisko, teraz wygląda to zupełnie inaczej. To wszystko po to, aby nowe pokolenie naszej gminy rozwijało się, tworzyło swoją przyszłość. Mi niezmiernie miło i szczerze gratuluję samorządowi lokalnemu skuteczności w osiągnięciu tego celu, jakim są boiska tuż za mną. Bardzo mnie to cieszy, gdyż nasi uczniowie, ich rodzice, całe rodziny będą mogły w bezpiecznych warunkach korzystać z tych boisk w celach rekreacyjnych, w osiągnięciu zdrowego trybu życia, a nasi uczniowie w czasie lekcji w fajnych, miłych, bezpiecznych warunkach będą ćwiczyć wychowanie fizyczne. Jako mieszkaniec gminy Tarnówka, prezes naszego stołecznego klubu LKS Tarnowia Tarnówka, jestem zarówno ja, jak i cały zarząd bardzo zadowoleni, że powstał ten obiekt sportowy, który będzie służył nam i następnym pokoleniom. Warto było czekać te 61 lat. Obiekt, który powstał w Tarnówce, jest obiektem takim z prawdziwego zdarzenia. No i jest to obiekt na XXI wiek, prawdziwy z XXI wieku. Otwarcie kompleksu boisk w Tarnówce. Jak widać, właśnie trwa mecz, więc bardzo aktywnie. Mam nadzieję, że kompleks spełni oczekiwania mieszkańców i że niedługo tutaj zostanie odkryty nowy talent. W zasadzie ten stadion, to boisko wielofunkcyjne, czy kilka boisk do siatkówki, do piłki ręcznej, do koszykówki, kończy jakby tutaj, jeżeli chodzi o ten ciąg inwestycji sportowo-rekreacyjne na terenie naszej gminy. Także cieszę się, że ten obiekt powstał. Dla mieszkańców, bo mieszkańcy gminy Tarnówka zasługują właśnie na taki obiekt sportowy.